Tynki maszynowe w systemie Tytan Teo. W skład systemu wchodzą 4 produkty. Zaprawa do obrzutki wstępnej. Tynk maszynowy. Lekki tynk maszynowy szary. Lekki tynk maszynowy biały. Tynki maszynowe w systemie Tytan Teo spełniają wymagania normy europejskiej. Zaprawy z systemu Tytan Teo dają możliwość tynkowania wszystkich podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Przeznaczona do tynkowania ściana powinna być oczyszczona z zabrudzeń i luźnych elementów. Jeśli charakteryzuje się bardzo wysoką chłonnością, należy ją zagruntować rozcieńczonym gruntem tytan i pozostawić do wyschnięcia. Prace tynkarskie i pielęgnacja wytynkowanych powierzchni powinny odbywać się w temperaturze od 5 do 25 stopni Celsjusza, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz wiatru i przeciągów. Na zewnątrz należy stosować siatki lub plandeki ochronne, w pomieszczeniach pamiętać o zamykaniu drzwi i okien. Do prawidłowego wykonania tynku potrzebne są proste narzędzia. Łata typu H, łata typu trapez, zdzieraki do tynku, paca stalowa i styropianowa, paca gąbkowa, materiał i agregat tynkarski. W korpusie agregatu kluczowe są kosz zasypowy, gdzie na bieżąco podajemy mieszankę tynkarską. Zawór regulujący ilość podawanej wody do mieszania z tynkiem. Pompa ślimakowa tłocząca zaprawę tynkarską. Po przygotowaniu podłoża, narzędzi oraz agregatu tynkarskiego przechodzimy do pierwszego etapu nakładania tynku, a mianowicie wykonania obrzutki wstępnej. Zadaniem zaprawy do obrzutki wstępnej jest zapewnienie optymalnego połączenia między ścianą a tynkiem maszynowym nakładanym w późniejszym etapie. Obrzutkę wstępną po nałożeniu na ścianę należy pozostawić do pełnego utwardzenia. Po wyschnięciu obrzutki dobrze jest sprawdzić, czy są miejsca, gdzie jest jej za dużo. Tam, gdzie widoczne są zacieki i zgrubienia, należy przetrzeć ścianę łatą. Po takim przygotowaniu podłoża przechodzimy do tynkowania zasadniczego. Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić na zaworze regulacyjnym w agregacie tynkarskim odpowiedni poziom podawanej wody do mieszanki. Zaprawa do obrzutki wstępnej wymaga od 500 do 550 litrów wody. Lekki tynk maszynowy wymaga od 480 do 500 litrów wody. Jeden z pracowników jest odpowiedzialny za uzupełnianie suchej mieszanki w koszu zasypowym agregatu tynkarskiego, drugi narzuca wprawnymi ruchami tynk na ścianę. Tynk nakładamy płynnymi ruchami poziomymi od góry w dół. Długość poziomego warkocza tynku powinna być dobrana do możliwości wykonawcy, tak aby ruchy były swobodne i mało męczące. Po wstępnym związaniu tynku przechodzimy do pierwszego wygładzenia ściany. Czynność tę wykonujemy tzw. łatą H. Na wstępnie wygładzonej powierzchni można zauważyć lekki wypełniacz w tynku. Po kilku godzinach od nałożenia tynku, gdy jego twardość jest wystarczająca, mechanicznie równamy ścianę łatą trapezową. Uzyskana na tym etapie powierzchnia jest już bardzo obiecująca. Przed ostatecznym zatarciem ściany dodatkowo wyrównujemy narożniki wklęsłe. Nieznaczne zwilżenie tynku poprzedza zacieranie powierzchni pacą styropianową. Ostateczne wygładzenie powierzchni wykonujemy pacą z gąbką. Tak wykonana wyprawa tynkarska zadowoli każdego wymagającego inwestora.